Witam Was, widzowie, w już 21 odcinku Od Dziadostwa do Przedsiębiorstwa, a dzisiaj żniwa bizonem. Założyłem kabinę. Ach, ten dźwięk. Założyłem kabinę, stwierdziłem, że to podniesie wartość bizona, bo za jakiś czas niestety będę się chciał pożegnać z bizonem. Otóż dlatego, że trzeba rozwijać gospodarstwo i iść po prostu do przodu. Dzisiaj koszę na słomę, bo mi się przyda dla krówek, więc nie będę korzystał z sieczkarni. Ale coś pięknego. Myślałem, że ta kabina popsuje wygląd, ale całkiem klimatycznie wygląda ten kombajn z tą kabiną. Jest dobrze. Zresztą sam kombajn jest też niczego sobie, ale to już, jak oglądaliście poprzednie odcinki z tym kombajnem, to już zapewne wiecie, że naprawdę jest zrobiony konkretnie. Przejdziemy do kabiny, ale nic nie słychać, jak w prawdziwym bizonie. O, chyba się zablokowałem delikatnie. Ach, te gałęzie. No jeszcze sobie tak, żeby dodać realizmu, sobie wstaniemy. Szyba z tyłu otwarta, także dobrze, żeby trochę tam przewiewu było. Jeszcze wiatraczek powinien być włączany, to już w ogóle by było sztos. O, od razu Wam zapomniałem powiedzieć, że przyczepę też dokupiłem. Bo stwierdziłem, że areał coraz większy i trzeba z przyczepą sobie polecieć do góry, zupgrade'ować ją, więc kupiłem 18 ton, 18 metrów sześciennych bodajże, już nie pamiętam. Całkiem fajne, naprawdę udało mi się skonfigurować tak całkiem fajnie. Niestety droga, jak widzicie po stanie konta, zostało mi 18 tysięcy, także, a miałem ponad 160. Także no ostro mnie tutaj spłukała. Mam nadzieję, że nic tu po drodze nie jedzie, bo tak wyjeżdżam. O czym bym chciał dzisiaj porozmawiać? Na pewno chciałbym poruszyć temat Farminga 25 znowu. Otóż tak sobie gdybam i myślę, jakich marek byście oczekiwali od Farminga 25? Polskich, co najważniejsze oczywiście. Unia już jest, agromasz jest. Co prawda Unia jest tak, no teraz niby doszło trochę, ten rozrzutnik jest Unii, tak, Unii. Oraz ta talerzówka. Ale właśnie czego oczekiwalibyście od tej gry pod kątem polskich marek? Teraz mi nie przychodzi, na przykład Euro Milk jest polską marką. Co mi by przyszło tak do głowy teraz, której marki nie ma? Metal Facha chyba nie ma nadal. Znaczy był, ale nie ma chyba. Tak, nie ma to na ten moment. Więc myślę, że no znalazłyby się polskie marki. Więc na pewno ja, jak będę przygotowywał ankietę, która będzie w sobotę,
czyli z dniem publikacji tego filmu, to przemyślę, jakie marki tam się znajdą. Na pewno będą jakieś takie popularne, których nie ma, bo o Ursusie raczej nie myślę, bo po prostu nie wiem, czy będzie się go dało tam. A, ciężka ta rura. Masakra, widzowie. No dobrze, widzimy się już, jak będę wysypywał zboże, ale widzę, że tutaj z azotem mam problem. I z pH szczególnie. Witam was, widzowie, z powrotem. Jestem już pod kombajnem, także wchodzimy. Będziemy wysypywać. Coś pięknego. Także na pewno będzie ankieta. Wyjdzie ona w godzinach mniej więcej. W godzinach publikacji filmu, tak mi się wydaje. Jestem ciekawy, co byście oczekiwali z polskich marek właśnie. Te dźwięki to jest po prostu coś pięknego. Są zrobione tak, jak powinno być, że nie słyszysz swoich myśli po prostu. Zostawię te drzwi w sumie otwarte, bo jest taki upał, że... tam udusić się idzie. Także mam nadzieję, że trochę tego klimatu żniw poczujecie i że wam się zrobi ciepło, bo u mnie na przykład teraz przestał chyba padać śnieg, tak, przestał, ale padało trochę dzisiaj, więc, a film jest nagrywany w piątek, więc w sobotę też nadają śnieg, więc raczej pogoda taka zimowa u mnie i raczej w Polsce ogólnie. Widzowie, a jeśli spodobał wam się ten odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszej pracy. Czas sobie zmniejszę, bo za szybko leci. W kabinie też jeszcze trochę pojeździmy, mimo że nic nie słychać, ale jest głośno, ale przynajmniej no, ale ten dźwięk rekompensuje tę głośność. I teraz jestem ciekawy, co wy sądzicie, ale ja osobiście teraz, jak w tamtym roku jeszcze byłem niepewny, czy wyjdzie Farming 25, tak teraz utwierdzam się w przekonaniu, że raczej może nie jest to pewne, ale no już tak na 80% albo nawet i więcej jestem przekonany, że raczej w tym roku wyjdzie ten Farming w
W tym, tak, w tym, żeby, bo to będzie z numerkiem 25 wtedy. Dokładnie. No i co widzowie, w tym odcinku to by było na tyle z tych pięknych żniw. No i widzimy się w następnych. Do następnego, cześć.